Od kilku dni mamy niemałe zamieszanie związane z portfelem zewnętrznym firmy Ledger, a dokładnie z nową opcją, jaką wprowadziła firma, czyli Ledger Recovery. Krótko mówiąc, Recovery jest opartą na identyfikatorze usługą odzyskiwania kluczy, która tworzy kopię zapasową fraz początkowych użytkowników. Aby skorzystać z tej usługi, użytkownicy muszą okazać paszport lub dowód osobisty w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Stwarza to dość duże ryzyko utraty kryptowalut w momencie, kiedy ktoś wykradnie nasze dane osobowe lub nastąpi wyciek danych lub atak hakerski na serwery Ledgera. Pomimo, że firma w ostatnim oświadczeniu zapewniła o bezpieczeństwie nowej usługi, nie możemy zapomnieć, że w lipcu 2020 roku Ledger doświadczył wycieku danych marketingowych klientów. Ujawniono 1 000 000 adresów e-mail, co spowodowało wyciek nazwisk, adresów pocztowych, numerów telefonów około 270 tysięcy klientów, którzy kupowali urządzenia Ledger. Oliwy do ognia dodał dyrektor generalny firmy, który powiedział, że rząd może sądownie uzyskać dostęp do naszych funduszy. Więc jakie mamy opcje w tej sytuacji? Albo trzymamy kryptowaluty na internetowym portfelu typu Trust Wallet lub innym urządzeniu zewnętrznym. Co do innych urządzeń zewnętrznych, otrzymałem na testy portfel zewnętrzny firmy KeepK. Zrobimy sobie mały, szybki unboxing. Pamiętajcie, że niezależnie jaki to jest portfel zewnętrzny, czy KeepK, Ledger, czy Trezors, musicie dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest dokładnie oryginalnie zafoliowane. W tym przypadku nie miałem żadnych zarzutów co do pakowania. KeepK ma również taką specjalną plombę. Musimy się upewnić, że plomba jest na miejscu, że nie była wcześniej otwierana. W środku standardowo instrukcja, urządzenie, kabel oraz kartka na frazy początkowe. Upewniajcie się 2 razy, że urządzenie nie było wcześniej otwierane. Dlatego tak istotne jest sprawdzanie plomb i folii. W tym przypadku mamy jeszcze jedną folię na samym urządzeniu, którą dokładnie widać o tutaj. Na stronie KeepK.pl lub KeepK.com mamy opcję jak zacząć, która pokazuje nam krok po kroku, co musimy dokładnie zrobić. Jest naprawdę prosto, jasno wyjaśnione. Co do samego portfela nie mam żadnych zarzutów. Jedyna opcja, która mi się nie podobała, to brak aplikacji na telefon. Aby cokolwiek zrobić, musimy mieć komputer z systemem operacyjnym Linux, Windows lub Maca. Co do ceny urządzenia, razem z wysyłką paczkomatem jest to 284 zł. Używając kodu CryptoCarol macie 10% zniżki.